prawdziwa, piękna świątynia lekkiej atletyki, nasz Narodowy Stadion Lekkoatletyczny. To jest taki test, no bo to jest pierwszy meeting o takim znaczeniu, Memoriał Kłusocińskiego, piękna tradycja, 64. edycja. Ale tak naprawdę no, trzeba powiedzieć, że ten obiekt stanął na wysokości zadania. Tak? No, widać, że tu jest energia, jest moc, jest zainteresowanie, więc mam taką nadzieję, że po Memoriale Kłusocińskiego będziemy mogli powiedzieć, że Śląsk pokochał królową sportu, że tutaj nasza piękna lekkoatletyka znalazła swój dom, swoje miejsce. No i teraz tylko każde kroki trzeba robić dalsze, czyli starać się o organizację imprez międzynarodowych różnych kategorii wiekowych, łącznie z tym można powiedzieć creme de la creme, czyli Mistrzostwa Świata w lekkiej atletyce. Dlaczego tutaj u nas na Stadionie Śląskim mają nie być Mistrzostwa Świata w lekkiej atletyce? Na pewno będziemy aplikować o Mistrzostwa Europy Seniorów w lekkiej atletyce, także to jest pierwszy krok. Cieszę się, że pan minister docenia starania samorządu wojewódzkiego, który latami inwestował w ten stadion i ostatecznie mamy taki obiekt należący do samorządu województwa śląskiego i dobrze, że właśnie minister widzi ten obiekt z poziomu Warszawy, docenia i liczymy na to, że będzie wspierał i że wiele imprez zagości dzięki Ministerstwu Sportu na tym stadionie. Wielka impreza lekkoatletyczna powoli dobiega końca. Jakie wrażenia? Fantastyczna impreza, fantastyczny stadion, fantastyczni kibice i fantastyczne emocje. Dużo najlepszych wyników tegorocznych na świecie. Myślę, że wieść o tym memoriale, o Stadionie Śląskim pójdzie dzisiaj absolutnie w świat i świat lekkoatletyczny usłyszy, że jest stadion w Chorzowie, który jest w stanie przyjąć sportowców najwyższej rangi i imprezy najwyższej rangi. Te dziesiątki dobrych wyników, te super rezultaty pokazują, że to jest świetne miejsce dla lekkoatletyki. Kibice dopisali i mogli powiedzieć tą wspaniałą ucztę lekkoatletyczną, bo naprawdę ja byłem zachwycony. No, masa świetnych wyników, świetne obrazki lekkoatletyczne. Justyna Święta wygrała z Alicją Felix. To jest wydarzenie dnia, chyba najfajniejszy obrazek, jaki dzisiaj mamy.